Dlaczego nie mogę się zmienić? No właśnie, dlaczego tak wiele ludzi nie może się zmienić? Dlaczego tak wiele z nas próbuje coś osiągnąć, ma marzenia i ma plany, ale niestety one nie wychodzą? Czy wiesz, że statystycznie ponad 80% ludzi nie jest w stanie przeczytać książki dalej niż pierwszy rozdział? Czy wiesz o tym, że większość osób, zdecydowana większość, moim zdaniem ponad 90-95% ludzi nie jest w stanie zrealizować swoich marzeń i planów, które trzeba skrupulatnie pracować i realizować, na przykład w perspektywie roku albo 2 lat swojego życia? Czy wiesz o tym, że większość ludzi, gdy chce coś zrobić, to czuje wewnętrznie taki opór, taką niechęć, taką blokadę, takie zniechęcenie, które sprawia, że po prostu rezygnują? No właśnie, dlaczego nie potrafisz się zmienić? Bo widzisz, ja potrafię się zmienić. Potrafię osiągnąć wszystko, co chcę w życiu i tak samo znam bardzo dużo ludzi, którzy potrafią to zrobić. I w dzisiejszym nagraniu, jeżeli posłuchasz mnie uważnie i zrozumiesz to, co chcę Ci przekazać, to Ty również będziesz potrafił się zmienić. Pomyśl teraz o swoim marzeniu, o tym, co chciałbyś osiągnąć, o tym, co Ciebie jara, albo o tym, od czego chciałbyś ucieknąć. Bo na przykład możesz chcieć uciec od biedy, od stagnacji, od braku motywacji, od chorób, od złego samopoczucia. Albo może chcesz zdobyć zdrowie, pieniądze, sławę, bogactwo, fajne relacje. Pomyśl o tym, co chciałbyś zdobyć albo od czego chciałbyś uciec. Pomyśl o tym przez chwilę i zobacz, co jest Twoim marzeniem, co jest Twoim największym celem. O czym pragniesz, o czym marzysz. Pomyśl o tym przez chwilę. I teraz, gdy tak o tym myślisz, mając to tutaj w swoim umyśle, zobacz, jak się czujesz. Powiedz sobie, chcę być bogaty, chcę być szczęśliwy, chcę mieć wspaniałe relacje, chcę być zdrowy, chcę mieć piękne ciało. Powiedz to sobie, a następnie zaobserwuj, co za chwilę pojawi się w Twoim umyśle. Powiedz sobie, no tak, ale ja nie mam czasu. No tak, ale ja nie mam pieniędzy. No tak, ale ja nie umiem nawiązywać relacji. No tak, ale to jest takie trudne. No tak, ale to zajmuje dużo czasu, a ja muszę na już. No tak, ale... I teraz wiesz, dlaczego nie możesz zmienić się? Bo zawsze masz jakieś ale. Bo zawsze masz jakiś durny powód, kompletnie nieuzasadniony, który sprawia, że nie możesz. Bo zobacz, kiedy ja wstaję rano i pracuję do 23, to mam czas na czytanie książek? Kurwa, nie mam. Czy ja mam czas na to, żeby jeździć na siłownię kilka razy w tygodniu i rozwijać się? Bo jeżeli popatrzysz na moje nagrania sprzed pół roku, to zobaczysz, że wygląda moje ciało zupełnie inaczej. I oczywiście, że nie mam na to czasu. A czy mam czas na przykład spotkać się ze swoją dziewczyną, porozmawiać z nią, żeby nawiązać z nią lepsze relacje? Jasne, że nie mam czasu. A czy mam czas na to, żeby siedzieć i pracować nad swoją firmą i rozwijać ją coraz mocniej, żeby zarabiać lepsze pieniądze? Pewnie, że nie mam czasu. I wiesz, kiedy to robię? Robię to w każdej wolnej chwili, którą mam i rezygnuję ze wszystkiego, co odciąga mnie od tego celu. Na przykład nie chodzę na bezsensowne spotkania, nie oglądam bezsensownej telewizji, nie marnuję czasu na to, żeby siedzieć i się nad sobą użalać, bo w tym czasie zapieprzam na siłowni, bo ktoś mówi mi zapierdalaj, żeby osiągnąć swoje cele i marzenia. I wiesz, dlaczego tak dużo ludzi potrafi się zmienić, podczas gdy równie dużo nie? Powodem ku temu jest właśnie te nasze ale. Jakie masz ale, żeby się nie zmienić? Jakie masz ale, że jesteś taki wyjątkowy i mówisz, no tak, ale ja jestem taki wyjątkowy, mam takie wyjątkowe problemy, których nikt nie rozumie i dlatego ja się nie zmienię, a wy wszyscy jesteście wyjątkowi. Nikt z nas nie jest wyjątkowy, ale każdy z nas wierzy w to, że ma swoje wyjątkowe ale, dlaczego ja się nie zmienię. Jeżeli dzisiaj zrozumiałeś, co do ciebie mówię, czyli pomyśl o tym marzeniu, a następnie zobacz, jakie ale ci się pojawia, jakie wymówki, blokady pojawiają się w tobie. Jeżeli chcesz osiągnąć swoje marzenie, jeżeli chcesz zrealizować swoje plany, jeżeli chcesz się zmienić, to jedyne, co masz zrobić, to przepracować te ale. Sprawić, że te ale w Twoim życiu nie będzie się pojawiało. Zmienić swój umysł, aby zmienić swoje życie. Jeżeli masz jakiekolwiek wymówki, jakiekolwiek negatywne postrzeganie, jakiekolwiek negatywne emocje na temat tego, co chcesz osiągnąć, jak chcesz się zmienić. Na przykład, chciałbym schudnąć 20 kilo, ale to będzie ciężkie, ale to będzie wysiłek, ale to będzie dużo czasu, a to będzie dużo pieniędzy.
a to ja się będę męczył, ale ja się nie lubię męczyć. Jeżeli znajdziesz te ale i świadomie je przepracujesz, to osiągniesz wszystko, co chcesz. A jeżeli uznasz, że nie, Dawid, nie, ty nie rozumiesz, ale moje wymówki, one są prawdziwe, ale moje problemy są prawdziwe, to będziesz należał do 99% społeczeństwa, którzy wciskają sobie ten pieprzony kit i żyją po prostu słabym życiem. W obu przypadkach, tak jak w każdej inspiracji, wybór należy do ciebie, bo wiesz co? Jedyne, co powoduje, że nie możesz się zmienić, to jesteś ty sam i twój własny umysł i twoje własne ale, które wierzymy, że czynią nas wyjątkowymi. Tylko na długą metę ci, którzy krzyczą, wiesz, co się z nimi dzieje, zostają samotni.